Yo, siemano, z tej strony Baxon Beats, witam serdecznie na kanale Baxon Beats Cookin'. Bez dłuższego przeciągania lecimy z tym. Na pierwszym miejscu chciałbym postawić to, że bity to nie wszystko. Jak ja zaczynałem 5 lat temu, skompletowałem sobie sprzęt, zacząłem robić bity codziennie, wracałem po 8 godzinach pracy, siadałem do komputera, siedziałem następne 5-6 godzin, tylko i wyłącznie robiąc bity, po to, żeby stać się, jakby wiadomo, lepszym w crafcie. Tak myślałem, że po prostu, jeżeli będę robił bity, będę wstawał im do internetu, to w końcu ktoś zacznie je znajdywać, ktoś zacznie je kupować, bez żadnego mojego wkładu w żaden marketing, w żadne strategie i tak dalej. Tylko wystarczy, że po prostu będę wstawiał te bity do internetu, a to przełoży się automatycznie na sprzedaż. Oczywiście się myliłem i to będzie pierwsza rzecz, jaką chciałbym wam przekazać, że bity to nie jest wszystko. Jeżeli na samym początku zaczynamy robić bity, uczymy się, staramy się zrobić lepsze melodie, lepsze perkusje i tak dalej, to jest czas, w którym wiadomo poświęcamy na nasz craft i chcemy być jak najlepsi, chcemy robić jak najlepsze bity, bo tym się zajeraliśmy, nie zajeraliśmy się e-mail marketingiem, tylko zajeraliśmy się tym, że chcemy po prostu robić muzę. Jeżeli chcemy zacząć sprzedawać swoje produkcje i zarabiać ze swojej pasji, to musimy sobie uzmysłowić, że 20% to tak naprawdę jest sama muzyka, a reszta, czyli 80% to jest promocja, marketing i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że te 20% ma być w 100% zajebistą muzą, ale z całości, z całego procesu, to tak naprawdę muzyka to jest tylko i wyłącznie 20%. Od jakiegoś czasu oglądałem sobie serial Wu-Tang: An American Saga o grupie hip-hopowej Wu-Tang Clan. Polecam serdecznie, jest na Disneyu. I co mnie tak naprawdę uderzyło, to w momencie, kiedy chłopaki zrobili singiel Protect Janek, to tak naprawdę jeden odcinek był poświęcony na to, że robili sobie singiel w studiu, wiadomo, jakieś tam picie piwka, jakieś tam zbijanie piąteczek, fajna zwrota, a tak naprawdę 2 czy 3 odcinki były poświęcone na promocję tego, na podpisanie kontraktu z wytwórnią, na sprzedaży singla, na promocji singla, na bukowaniu koncertu. I to jest nic innego jak to, z czym ja się mierzę, jak to, z czym wiem, że koledzy po fachu też się mierzą. Jeżeli chcemy udostępniać nasze produkcje i jeżeli chcemy ogarnąć to tak, żeby to działało i żeby było z tego sianko i żebyśmy mogli sobie po prostu podążać za tą drogą, to musimy być świadomi tego, że muzyka muzyką, ale wchodzą jeszcze takie rzeczy jak marketing, promocja, e-mail marketing, budowanie jakiejś strony swojej, budowanie jakiejś bazy klientów, kontakt z tymi klientami i to prowadzi nas do drugiej rzeczy. Jeżeli chcesz zostać producentem muzycznym, to musisz też być trochę biznesmenem, albo chociaż trochę przedsiębiorczą osobą. Dlaczego? Tak jak mówiłem przed chwilą, e-mail marketing, content marketing, płatne reklamy, organiczny marketing. Może nie słyszałeś o tym wcześniej, ale jest to bardzo duża część tej gry i jeżeli aktualnie siedzisz sam i oglądasz ten filmik i nie masz żadnego teamu wokół ciebie, który wypromuje twój singiel, a nie jesteś podpisany w żadnej wytwórni, to te wszystkie obowiązki spadają na ciebie. Ty musisz wypromować swoje bity, ty musisz myśleć o tym, jak je wypromować, musisz szukać strategii, musisz myśleć o tym, czy te strategie są ok, sprawdzać je. Będą momenty, kiedy pomyślisz sobie, ok, to jest ten produkt, to jest ta strategia, będę teraz wrzucał bity codziennie na YouTube'a i w 5 czy 6 miesięcy na pewno to wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to tak naprawdę to nie jest niczyja wina, tylko po prostu odznaczasz sobie to jako małą porażkę, akceptujesz ją i lecisz dalej, nie? Jeżeli chcemy odnieść sukces w branży muzycznej i nie tylko, bycie przedsiębiorczym na pewno pomaga. Jeżeli chcesz być niezależnym producentem muzycznym, sprzedawać swoją muzykę, jakieś swoje drumkity, jakieś swoje sample paki, jakiekolwiek produkty, koszulki, cokolwiek, musisz wiedzieć o tym, co się kryje za tym. Myślę, że to są dwie najważniejsze rzeczy, których tak naprawdę na co dzień nie widać po prostu. Widzimy producenta, którego śledzimy pod ksywką na przykład naszego ulubionego rapera, to myślimy sobie, pewnie wysłał beat i tak dalej, jakoś to wyszło, a tak naprawdę procesy są różne, różnie wygląda ta branża. Dla kogoś wystarczy być w studio z raperem, podać mu bity, a dla kogoś będzie wymagało to wysyłania codziennie 20 maili do tych samych raperów z bitami, aż w końcu ktoś znajdzie ten bit. A może zdarzy się tak, że ktoś po prostu będzie inżynierem w danym studio, zacznie robić bity, będzie miał już kontakt z raperami i wtedy oni po prostu uderzą do niego jak do ziomka: ej mordo, słyszałem, że zacząłeś robić bity i temat zacznie się kręcić. Jest bardzo dużo możliwości. Jak wiecie, ja sam nie gonię za bardzo za placementami, nie zależy mi na pracy z większymi artystami, wolę być niezależny, wolę pchać swoje gówno do przodu po swojemu. Nie uważam, że to jest lepsza droga, nie uważam, że to jest gorsza droga. Uważam, że to jest po prostu moja droga Shinobi. Wiecie, o co chodzi. I trzecia rzecz, której się nauczyłem na przestrzeni ostatnich 5 lat, to to, że warto jest podążać za swoją intuicją. Ja Baxon, ale jak ja mam podążać za swoją intuicją, mordo? Z natury myślę, że jestem dobrym obserwatorem, przynajmniej tego, co mnie interesuje i wiadomo, że skądś muszę czerpać inspirację. Obserwuję sobie ludzi, jak oni sobie prowadzą swoje biznesy, jak oni ogarniają te tematy, na jakich zasadach. Jeden ziomek sprzedaje bity, jeden ziomek sprzedaje tylko sample paki, ktoś tam robi customowe bity, ktoś robi drumkity, ktoś tam wstawia bity na grupy, ktoś wstawia bity na YouTube'a, ktoś ma sklep, a nie ma YouTube'a, ktoś ciśnie na Instagramie i sprzedaje bity na Instagramie. Można zwariować, nie? Można zwariować. Ja zwariowałem, gość. Uwierz mi. Jest bardzo szeroki wachlarz możliwości, co jest oczywiście zajebiste i jest bardzo dużo okazji dzięki temu, ale przez to również możemy być czasami tacy nie do końca wiedzieć, co chcemy robić, bo od samych tych możliwości boli głowa. Dlatego ważne jest podążanie za swoją intuicją, czyli to, co my czujemy, że chcemy robić i to, co nam dobrze wychodzi i żeby iść po prostu w to i nie zastanawiać się i nie porównywać się do innych ludzi, tylko po prostu gdzieś tam starać się wykrować jakąś swoją drogę, jakoś po swojemu rozegrać tą grę. Może być też tak, że oczywiście lubisz robić kilka rzeczy na raz, wtedy też podążaj ze swoją intuicją, rób te kilka rzeczy na raz. Chodzi o to, żebyś po prostu robił to, co robisz w zgodzie ze sobą. Nie można zapominać o tym, że będą i tak trudniejsze dni i przysporzy nam to trochę stresu. Możemy mieć wzloty i upadki, ale jeżeli podążamy za tą swoją intuicją, to łatwiej będzie po prostu przejść przez te trudniejsze etapy i przejść przez te trudniejsze momenty. Prowadzę też konsultacje 1 na 1, gdzie uczę od podstawy robienia bitów, marketingu, strategii, jakiś udostępniam swoje rzeczy, które wiem. Jeżeli jesteś zainteresowany, mail jest w opisie, napisz do mnie, na pewno się dogadamy. Jeżeli Ci się podobało, oczywiście zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzisiaj to byłoby na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Baxon Beats Cookin'. Trzymajcie się z fartem, do następnego. Elo!